Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Recycling Center Simulator, moi drodzy. Ostatnio skończyliśmy na segregowaniu tego wszystkiego w bazie i tak dalej. Mamy dwóch nowych pracowników, o tam. I co, no chyba mieliśmy iść spać, chyba tak mi się wydaje. Żeby były nowe oferty złomu. Jesteśmy trochę na minus, ale to nie ma znaczenia. Idziemy spać, wyśpimy się i zaczynamy kolejny dzień. Już mamy prawie 10 poziom. Więc trzeba iść i pozarabiać. Zaczynamy od tutaj targowania się z gościami, gościuwami. Oczywiście chcemy, jak zawsze, najniższą cenę możliwą, jaka występuje, ale nie wiem, jaka to będzie. Tutaj mamy przewagę papieru. Myślę, że przewaga papieru jest spoko, przyda się do robienia tych rolek. 110, no dobra. Zaczniemy od 55, jak zawsze. To i przewaga. Przewaga metalu, więc powiem wam, będzie bardzo duży zapas metalu w przyszłości, żeby coś z tego zrobić, sprzedać lub zrobić jakiś kontrakt fajny. 70. No ładnie zeskoczył nawet z tej ceny, ale właśnie tak myślałem. Tak wezmę, bo potrzebujemy zleceń, no nie? Ale zawsze warto się targować, żeby nie przepłacać. O, tutaj mamy dużo papieru i drewna. Sympatycznie całkiem. Zobaczymy, jak z ceną pójdzie. Caleb price. O, price to po polsku cena znaczy. Także też ma ciekawie. Chciałby pewnie mieć jak najwyższą, ale zaraz zobaczymy. O, ładnie zszedł. 64 ci mogę dać nawet. Goda. No i fajnie, mordo, można się dogadać. Czemu w ogóle nie mam więcej tych ofert złomu? Bo ja mam tutaj, wiecie, trzech gości. I tak dalej. Pojemność do zbierania. Tu pojedziesz, no bo co? Nie masz za dużo możliwości. 78, no i tego to lubimy. Ale pojedziesz tutaj, ja pojadę do tego najlepszego. Nie mam pewności, czy oni wszystko zbierają, no nie? Jakby to jest takie nieme w tej grze i trochę szkoda, że nie będzie można widzieć jakiegoś wykresu na przykład. I nie wiem też, czy oni na przykład zbierają te skrzynki, które się pojawiają w momencie... W momencie takim, że wiecie, jakoś dodatkowy łup. Nazwijmy to tak roboczo. Nie wiem, czy oni to otwierają też, czy nie. Jeśli w ogóle im się respią takie możliwości. Bo ciężko stwierdzić i to jest takie nieme. A nie lubię. Nie lubię tego, bo zawsze chcę mieć, jak to się mówi, świadomość. Tam to zostawiłem specjalnie. Gdyż iż. Jest to bardzo duże i... O. Weźmiemy od razu też. Maksymalnie ciężkie wory. O to chodzi. I tu zbieramy dalej. Jak zwykle pewnie wrócę przed nimi wszystkimi. I właśnie dlatego chciałbym mieć więcej ofert tego złomu w danym dniu. Niż 3. Jak będę miał więcej pracowników, to będę tylko do ich wysyłał do tego, a sam będę zostawał na chacie. To jest takie słabe. Co miałbym robić, bo ja wszystko robię i się dzień nie skończy. I tak właśnie lecimy, prawda? Taka jest nasza specjalizacja. Dobra, ja zapominam, że mogę shiftu używać do biegania. Jakoś mi w tej grze to tak wylatuje z głowy. O, tu jest jakaś śrubeczka jeszcze. Wcześniej jej, mam wrażenie, nie było. Ale może to tylko złudzenie optyczne.
Może aż tak dobrze tu nie patrzyłem. Dobra. Ten wydaje się sektor być clear. Ostatnie zerknięcie. W półkach. Dobra. Tutaj otwieramy. No i zbieramy taki typowy papier. O, plastikowy odpad. Prawie 2-kilogramowy. Fajnie. Bierzemy pudełko. Pełny wór. Uuu, ale poleć. Dobra, od razu do środka. Tutaj nie widzę nic jeszcze. Albo już nawet, bym powiedział. Ale możemy tutaj otworzyć. A, widzę, że tutaj... Nie jest to tajemne pomieszczenie. Dobra, pamiętajcie, najpierw zbierajcie małe, potem większe na końcu. Żeby tak z tym nie latać sobie. Protibot wujka Rena. Kolegami też możemy być, moi drodzy. Nie ma problemu. Wracam do fabryki. No, ja mam tu teraz tych ziomków, którzy mi to rozsortują, powybierają. I mam swoje pojemniki na recykling. Tutaj przychodzą ludzie i wrzucają jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Wartości tutaj są losowe, tego co możemy sobie zbierać i tak dalej. Nie wiem, czy jakiś postęp znaczący poczynimy w dzisiejszym odcinku. Zaraz się przekonamy. Który to był? No to ty, Ruben. Ruben, idź, posegreguj tam. Ja tutaj pomogę. Kolesiowi to zrobić. Masz 3 gwiazdki. No i tutaj też mi brakuje tego wykresu sortowania. Czyli jak on dobrze to posortował na przykład, no nie? Nie wiem, czy da się to ogarnąć, czy gra będzie to miała w przyszłości. Powiem tak, czas pokaże. Ale przyjemnie się w to klika. Nie powiem, że nie. Nasza metalowa jest tutaj na końcu. Gdzie oczywiście już bym mógł ją chyba zmienić na inną, ale... Znaczy miejscówkę bym jej mógł wybrać nową, bo mamy powiększone tutaj. I tu brązowy. Dobra, patrzeć. Przeniesiemy ją sobie tutaj. Ale musimy wykręcić. Trochę tu do przodu. No i sympatycznie. Mniej więcej stoją równo, bo to są różnej wielkości maszyny. No jest dopiero 12.46, ja już wróciłem z pracy. Tutaj, przy komputerowej. I nie mam co z tym wszystkim zrobić. Patrzmy sobie, co w ogóle w sklepie jest. Ile potrzebujemy na nową maszynę? 2300, tu jest 2200. No 2200. A to już mamy. Więc... Nie będziemy jej raczej potrzebować. Etap trzeci jest na 12 poziomie. My mamy 10. W sprzęcie mamy wszystko. W ulepszeniach tu mamy największą torbę na śmieci, ale 1250 kosztuje. To trochę dużo. Kolejny jest od 12. Wprowadzenie do robotyki. Zmniejsz zużycie energii przez roboty. Aha. No nieźle. Zawsze możemy sobie w banku tutaj brać coś, ale... Asystenta będziemy mieli od 10 poziomu. O, no i to jest coś, co by mnie już interesowało. Ale musimy ten 10 osiągnąć, więc... Trzeba nabić tutaj. Tak. Tutaj mamy ich 8 plastiku.
Tutaj mamy szkło, wchodzi nam 9. Jeszcze czekamy, aż tamci wrócą. No i chciałbym właśnie, żeby z rozwojem było więcej ofert tego złomu na przykład, ale czy to jest losowe działanie? Nie wiem. 55 metalu będzie, to dużo metalu. Oni jeszcze nie wrócili. A jak wrócą, to sami się rozładują, z tego co kojarzę. O. Mamy tu 22. 24. 25, czy będzie 26? Jest 26, czyli 13 tych rolek. O, no i dobra, przerabiamy to od razu na rolki. Bierzemy paletę, bo mamy od tego roboty. Palet będziemy potrzebować co najmniej 5. Chyba, że sobie jednoręcznie przyniesiemy. Ale tego jeszcze nie wiem. Możemy mieć 18, więc na pewno nam wystarczy. Też weźmiemy. Najwyżej sobie potem w magazynie to przerzucimy, no nie? Na te palety, gdzie będzie brakować. Robot już jest. Jest cichy. Oj, metalu będzie dużo. Będzie nawet 2-3 palety. Przerywamy, oznaczamy. Jak to brak miejsca? O, dużo mamy tego metalu, nie powiem. Trzeba będzie coś opchnąć zaraz, w takim bądź razie. Nawet na rynku zbytu to zrobimy. Bardzo. Jak tam z tymi trocinami to wygląda? Możemy tutaj przełożyć, zrobić jedną pełną paletę. Nawet nie będzie tak, że będzie pełna. Ale jak to ładnie wygląda, tak ustawione, prawda? Od razu to lepiej. No i jeden w zapasie. A to ciche, ale wysoko, wysoko. Dobra. Tutaj widzę metal, możemy dołożyć. Do palet aktualnie już wstawionych do magazynu. Ta jedna tam u góry to co, się zgubiła? Tu będziesz ładnie stała. Tu będziesz, ej, ale co tu robić? No i patrz. Na styk kolejna paleta. Wiesz, tu by się jeszcze jedna zmieściła, nie sądzicie? Brak miejsca, dobra, tamci nie wrócili jeszcze. Dobra, popatrzmy sobie na rynek. Chociaż nie, kontrakty zawsze lepiej płatne. Mamy rolki, rolek mamy 25, o nich są 30, chociaż tu są 24. Można przemyśleć, ale to jeszcze... Nie teraz, najbardziej trzeba się pozbyć metalu. No i tu w ogóle jakieś sztabki metalu już chcą i tak dalej. Powinniśmy rozmyśleć nad tym, żeby dokupić kolejną część do wytapiania metalu. Wtedy byśmy mogli to przerabiać jeszcze bardziej. Aczkolwiek zostaje nam na razie rynek do sprzedaży. Bo musimy się pozbyć metalu, którego mamy za dużo. 28, no to proszę bardzo.
I mamy 10 poziom. Asystenta i nowy obszar. No dobra. Podoba mi się. Ale zobaczmy skąd znikł z magazynu. Okej, okay, skoro znikło z magazynu, to możemy te paczki tu przełożyć. Tą paletę na razie gdzieś tutaj fyknąć. To też przełożymy na jedną. O, przyjechali ziomeczki. Bardzo dobrze. Wyładujcie to, mam nadzieję, że wszystko tam wyzbieraliście i że jest posprzątane, bo jak nie, no to ja wam zdjęcie pokażę. Właśnie ta. No, tu mamy metal. Dobra, ten robot powinien zmieścić to. Nawet jedno i drugie zmieści, no i super. Metal do magazynu, tak naprawdę nie straciliśmy nic. Dobra, ziomkowie, oni tam coś zanieśli, to może my to posortujemy w końcu. Nie wiem. Dawno nie sortowałem. Pasowałoby. My tu mamy jakieś kombosy i odpady dodatkowe za to, a nie wiem, czy ci pracownicy generują coś takiego. Nigdzie nie mogłem tego doczytać tak naprawdę. Więc sytuacja może nie występować. Pyk, pyk, pyk. Dużo drewna, dużo papieru. Oj, pierwsza pomyłka. Jaki pracownik on sortuje to wszystko w 4 sekundy na przykład. Ale czy zbiera do tego bonus? Pytanie do twórców gry. Oni mogą wiedzieć. Pyk. To tu trochę metalu wleciało, ale najwięcej chyba jest papieru. No i dobrze, bo tego potrzebowaliśmy tak naprawdę. Ile gazet? Pewnie dużo komiksów. Ja bym wziął chętnie do domu. Dobrze, że to nie wypada z taśmy. Multum. Jeszcze drewno. Oho. Pomieszałem. Nie szkodzi. Tak raczej wychodzimy na plus. Ale tego dużo. Już się chyba odzwyczaiłem od tego sortowania. Jak masz od tego ludzi? Czy sam się interesujesz takim czymś wtedy? Chyba nie. Jedynie tylko co pilnujesz, żeby byli grzeczni. Daj. Sukces. 18,5 kg dodatkowych. No i spoczy. Powinniśmy mieć jeszcze jakieś od przenoszenia tego wszystkiego ludzi. W ogóle, żeby to w automacie działało. Ale to zaraz się dowiemy w momencie, gdy zatrudnię tego asystenta sobie. Tutaj. Myślę, że nawet nie musimy tego na razie rozwalać wszystkiego. Bo pasuje dokupić jedną maszynę taką pracującą. Ale na razie i tak nas nie stać. Dobra, personel. Wiek 29 lat. Dzienne wynagrodzenie 3. Spoczko, a zobaczmy, w ogóle przyśpimy się. I wtedy zobaczymy, co będzie. Dzień 11, koniec, minus 300. No, trudno. I zobaczymy, czy będzie nowy asystent. Asystentka. Do 9 śpimy, to nie tak najgorzej, nie? O, i są nowi. Chciałbym jednego zwolnić tutaj.
A nie. To jest zbieracz śmieci, a ja tu nie mam. Dobra. Patrzmy na to. Wiek 30, lisa. Gemma. Jedno wynagrodzenie. Ma większe, ma te same połączenia. No chyba tą lisę weźmiemy sobie, chociaż one są chyba siostrami, ale o sobie nie wiedzą. Twój asystent zajmuje się i negocjuje umowy z umowę dla ciebie. Sprawdzaj jej umowy codziennie i zatwierdzaj te, które ci odpowiadają. Aha. Okej. Mamy asystentkę, moi drodzy. Na 11 będzie nowy zbieracz. Fajnie. O, siema, co tam u ciebie słychać? Pokaż oferty. Ej, coś tam wynegocjowała. Chyba nic. Targuj się. Ja się wytarguję. Potem zobaczę, co ta typiarka tam zrobiła. Bo może potrzebuje chwili. Zobaczymy. 60. Będziemy skakać tak co 5 może. 61. Dawaj, ziomeczko. 6-3. Dojdziemy do 6-9, będzie ciekawie. Jasne, że nie chcesz dać niższej oferty. Dobra, akceptuję. Dobra, asystentko coś tam wynegocjowała. No i nic nie masz pokazane. Pokaż oferty, negocjuj tam. Kurde, co jest? Pracujemy. Jeszcze raz. No i nie ma nic, no. Dobra, to nieważne. $60 dziennie bierze. Tam se wynegocjuję tutaj. Proszę bardzo. $162, chcesz? Ja ci dam 55, też ci się opłaci. Nie ma mowy. No to dam ci 60, nie ma problemu. Nie ma problemu. To jest tak tanie, 127 będzie lepsze. No, kurde. Wyższą cenę proponujesz i mówisz, że jest lepsza. No jest lepsza, gościu. 6,9. Kończę z tym. 127 albo nic. No więc zaraz będziesz sam sobie tam tygował się. Będziesz tam w tych święciach mieszkał, naprawdę. To. Tak niemiłym być to ja nie wiem. Ten tutaj dużo sceną zajechał. Aż $185. To musiała być spora oferta. Ale myślę, że tak na 150 pewnie zejdzie. 9,9 ci dam, byczku. Zaraz się pewnie nie zgodzisz. A jasne. Mam innych kupców w kolejce. No tak. To jest gra single player, gościu. Kogo ty próbujesz tu kłamać? Ty, lisa, bo... Naprawdę. Ktoś tu się nie zgadza. Dobra, pusto. Pusto, sorry, że drzwiami dostałeś, ziomie, ale no, tak to jest. No, ty nawet nigdzie nie pojedziesz, bo widzę, że nie udźwigniesz tego brzemienia. Tutaj kolego z trzygwiazdkowy, oczywiście, że pojedziesz. Nawet pojedziesz tutaj. Ja wezmę tam te dwa. Ty zostań tutaj, chętnie cię zwolnię, jak tylko się znajdzie miejsce na ciebie, za ciebie. Jest tu jakiś personel? Zbieracz śmieci. Tutaj ten. O, patrzcie. Tutaj możemy trzeciego zatrudnić, co ma trzy gwiazdki. No i proszę bardzo, ja go zatrudnię. Luke Reyes, no brzmi potężnie. Potem może się pojawi tu jakaś inna typiarka, co będzie miała trzy gwiazdki, więc też spoko. No i Luke, to ja ciebie mogę wysłać, no proszę, prost. Siema Luke, co tam? No, pojedziesz sobie tutaj nawet. Nie ma problemu. Dalej jedziemy w jedno miejsce tylko, więc spoko. Rozwijamy się. Tak jak trzeba. Już nawet rzucać nie umiem. Tutaj to pozbierać, tutaj wrzucić. Na drifcie.
Proszę bardzo. Wyzbierane. A, wybaczcie za muzykę. Mam nadzieję, że nie wyskoczą mi prawa autorskie. Ostatnio z takiej popularnej właśnie takiego kanału popularnego, gdzie można sobie używać muzyczkę za darmo, wyskoczyły prawa autorskie i tak się zniechęciłem już do nich. Szok. Chciałem cały odcinek usunąć z GTA, bo nie pokazało we wszystkich miejscach, ale w tych, których pokazało, odcinek by stał się i tak niezdatny do oglądania. I ubolewam, bo odcinek był fajny, ale... Niektórzy powiedzą, że mogłeś jeszcze raz zmontować na przykład, ale to tak nie działa, bo ja montuję, wysyłam i widzę, że nie ma problemów, to daję dalej. Te problemy wyskoczyły w ogóle dzień po publikacji. Dzień po publikacji, jeszcze w nocy, chyba trzeciej rano nad ranem. O, mamy wytrych. Proszę bardzo, odpraszam. Dawno tego nie było wytrychu. Drodzy, mamy skrzynię. No jak nie było, jak było? Aja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 j
razem się udało. $200 sztaba złota. Ej, mamy wytrych kolejny. No proszę. Trochę bardziej w tą stronę chyba. No jeszcze trochę. O. Super. I mamy kolejną skrzynkę. No dzisiaj gra nas rozpieszcza. Pyk. Teraz za pierwszym razem się udało. Kolejna sztaba za 200. No i dziękujemy bardzo. Idę zobaczyć jeszcze tam na kuchnię. Tu w kasie nic nie ma. Tutaj jest dużo do pospierania. Jeszcze $400 już nam oddały praktycznie. Podrzućmy ten worek tam. Te większe są pojedyncze. Nie chciałem, chciałem na końcu je zabrać, ale nie udało się aż tak bardzo. Co nie szkodzi, nie szkodzi. Weźmiemy. Rozdamy tą pyk. Tam wydalimy. I chyba to jest ostatnie pudełeczko. Chyba tak. Skoczymy nad ladą od razu. Pyk. Do środka. Do środka. Tyk, 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 tyk. Ten worek. 100%. 100% plus 400 dodatkowego. Pieniążka wpadło, więc bardzo dużo. Badam to po im posegregować. Czy jakieś masz dla mnie oferty? No nie masz, lisa. Bo może na następny dzień będziesz miała lepsze. Pracowników sortujących nie potrzebujemy. Mamy na 3 gwiazdki ich. Tutaj zbieraczów też mamy. To jeszcze musimy mieć asystentkę na 3 gwiazdki. Dobra, wy to róbcie. O, 15 kg się nazbierało, to dużo. Tutaj 18, to też dużo. Bardzo fajny pomysł z pojemnikiem na recykling. Taki pasywny dochód. Dla nas, totalnie. Dobra. Ruben, to ty jesteś tutaj najlepszy. Elliot Fisher, nieważne. Będę ci płacił, ale nie musisz na razie nic robić. Tak to bywa z wami. Ale potem, jak już firma osiągnie większy szczyt, to będzie
I co do roboty. Będziemy gonić. No i brakuje tego raportu. Nie chciałbym mieć świadomość, bo najbardziej nie lubię, jak nie mam świadomości tego, o co zadaję pytania na przykład. No i tak, tamta dwójka jeszcze nie przyjechała. Lisa, czy masz jakieś oferty? Nie masz. Dobra, powinniśmy przyjąć ogólnie jakiś kontrakt. Ale nie wiem, czy da się to zrobić. Jeszcze możemy wziąć kredyt w banku, z tego co widzę tutaj. Tam płatności 10 dni. I by nam codziennie pobierali z konta, aczkolwiek nie. Bo widzę, że i tak zarabiają na nas. Za 2000 chcą oddawać, 2300, żeby im oddać to. Musimy zbierać na nową maszynę. A żeby to zrobić, musimy zacząć produkować i sprzedawać. Mogę aktualnie tylko 100. No to jest dobra. Tych papierów musimy trochę wyprodukować. Też nie, rolki z tego zrobimy, tak czy siak. Myślę, że to będzie, wyjdzie nam lepiej w końcu, finalnie. 58 roci, proszę bardzo. No i metal, nasz kochany metal, którego mamy bardzo dużo. Teraz 30 dodatkowych kilogramów padnie. Jedna tu. Druga tu. Trzecia tu. Czwarta. I tu piąta. Się tworzy. Plastik możemy już wrzucić. Oznaczony. To wygląda jak cukier trochę. Ale nie jest cukrem, nie dajcie się zwieść. Też oznaczone, czyli jest miejsce. Tutaj mamy trociny, ładnie zapakowane, ratujemy świat, jak to jest ładnie powiedziane. A one się jeszcze produkują nawet. No to git. O, robot się mieści wszędzie tam. Muszę mieć połączenie. Potrzebuję jeszcze jednej, żeby się wydrukowało. Ten robot już to zabrał. Dobra, ręcznie doniosę. Rozumiem, tu jest ich 13, czyli 5, a tu 6. Jeszcze będę mógł postawić. Mamy tutaj możliwość, o tych rolek będzie trochę. No daj, to 52, jest. Tam wrzucimy trociny, bo jak widzicie, miejsce mamy.
No dobra, no. Tak to weźmiemy i też będzie spoko. Tam musimy wrócić 11 z tego co pamiętam. Nie liczyłem, ale zaraz się przekonamy, czy dobrze policzyłem. No nie, o jedną za dużo. Ale to nie najgorzej, jak na wyczuć. Pyk. Oznaczone. Oznaczone. Został tutaj metal do poukładania, którego też będziemy musieli chyba opchnąć, bo jak widzę to ciężko z miejscem. O, dziękuję, że mnie nie przejechałeś. To poprzerzucamy sobie górą. Tamci ludzie ode mnie już wrócili, jak widzę. Brak miejsca, no jak zawsze. A jak to ułożę? Ale nie szkodzi, że tego miejsca nie ma. Jak tam wam idzie to? Wynosicie i macie pozamykane tutaj drzwi. Po prostu macie pusto, no dobra. Już zaskoczyliście mnie, że to wam tak szybko poszło. Ruben, idziesz sortować, Ruben. O, zobaczyłem tam chyba 72 kg tego, no to dużo. Pyk. Dobra, trzeba wszystko odpychać. Tworzyć i sprzedawać i będziemy mieli hajs. Skończymy ten dzień z potężnym wynikiem takim na plus. Ze wszystkiego. 7,5. I 7. Wow. 67 części drewnianych, czyli 67 kg. Wow. Szklanych tylko 4, trochę mało. Ale tam w zleceniach chyba nie było więcej. Na razie trochę lisa nas zawodzi tutaj. 54. Tych rolek będzie dużo. Chociaż zobaczmy tutaj, kliknijmy. Jest ich 12. Mhm. I musimy już przejść na rolki, no. Tak myślę, też tak myślę. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Czy w rolkach jest jeszcze miejsce? Chyba jest, tam z przodu powinno być. Zostawiajmy palety. Fajnie, że mamy takiego robota, który zrobi za nas wszystko praktycznie. Tu szkła za dużo nie było, więc sobie to ręcznie popreskoczę. Ogólnie widzę, że to można poprzekładać fajnie. Na jedną paletę, moi drodzy. O, proszę mnie nie przejeżdżać. O, i tu ładnie ustawił. A tutaj? To ta paleta mnie boli tak naprawdę. Ale nie szkodzi, zaraz to sprzedam. Dobra. Czy mam tutaj coś jeszcze?
Patrzcie, jakie. Rzucę tą paletę tutaj i mam. Ładnie dośrodkowane. Raz, dwa, trzy, przejdziemy się w koło. Możemy tutaj rzucić jeszcze trochę metalu. A co, my tutaj więcej nie mieliśmy? No nie mamy, tylko pół kilograma. O, 53, kolejne rolki. Tyle na razie będziemy mogli. Mamy za dużo metalu, musimy go opchnąć. Ale to ja już mówiłem. Za to tych rolek jest bardzo dużo, trzeba wziąć jakiś kontrakt na to. Dobra. Na to jeszcze robot miejsce znajdzie. Meczku, przyjeżdżaj. Patrzcie, jak te zapasy ładnie rosną. No, podoba mi się. Jak mało. O, jeszcze jedną mógł zrobić. Ile tu mamy tego papieru? Też już nie mamy nic. No, tak szybko to poszło dosyć. A skoro szybko poszło... Ej, czemu to tam jest otwarte? Nic tu nie ma. Może będzie następny dzień. W tym razie my słyszymy się rano, idę spać. Na razie. A nie, nie idę spać, idę tutaj sprzedawać. Jeszcze nie poszłaś do domu? Ona to jest agent. Więcej ofert złomu nie mam. Nie, nie, nie. Kontrakty. Trzeba zarobić pieniążki. Patrzcie na to. Dobra, targujemy się tutaj. Ja nawet już 1000 bym zażądał za to. Osiemset. Nieźle, nieźle. Ale jednak wolę tyle. Chyba się szykuje trochę dłuższy odcinek. Pozwólcie, że zerknę, ile to już ma. 33 minuty. O nie, to posprzedajemy to. Będziemy kończyć ten odcinek. Chyba ostatnio jakieś dłuższe wychodzą, a z tego by może nawet dwa było zrobić. Dobra, dajesz niby do góry, ale widzę, że nie podoba ci się aż tak bardzo, jak dajesz. 5 skaczesz. Ja ci dychę upuszczam, a ty po 5. No, już lepiej. 909 za to, że tak brzydko podskoczyłeś wcześniej. No. 877. 905. Przyklepuj. 904. Dawaj te 900. Też damy. Nie. Więc chciałem dać 1000 zamiast 100. No, nie wyślę wam tego i tyle. Ja pomyliłem i już na stówę to od razu ten. Od razu reagują. O, ci jak wskoczyli na 1040 aż. A ja im skoczę na 1400 nawet. 1350. O, i tylko dwa. Byczku. Do góry wskakuj, do góry. Dawaj 1100 chociaż. Ach, nie da.
Dobra, akceptujemy to zamówienie, to za stówę nie. Będziemy do tyłu. Dostawa, dostawa. Mamy 2700 i super. Rolek papieru się pozbyliśmy. Czego się możemy pozbyć jeszcze tutaj? Procin. Targuj. 700. Sześćset dziewięćdziesiąt. 509. Czemu skaczesz tylko od 1 dolar, gościu? Użydzisz. Bez przesady. Dawaj. Dawaj, 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 szybciej, szybciej, bo noc już, ja muszę tu iść spać. Przyklepuj, przyklepuj. I 5,9. Teraz się rozmyślą. O, właśnie tak myślałem. I tak wychodzimy lepiej niż na cenie rynkowej. Dostawa. Ładne pieniążki już są. Czy ja mam tyle trocin? 42 mam. Dobra, oni chcą tyle samo, więc wytargujemy. Kto da lepszą ofertę, ten dostanie dostawę. Ha, aż zrymowałem, nie? 650, tak żeby nie było, że na zgodzie mi nie zależy. 600. Dawaj, ziom. Pamiętaj, że mam jeszcze komu to sprzedać. 590. Dobra, 426. Zobaczymy, czy ci dadzą więcej. Ładnie, ładnie. Pamiętajcie, że grywacie teraz z tamtymi. Więc jak dacie więcej, to dostaniecie. Nie dali. No i niestety bierzemy to w takim bądź razie. Mamy 3700. Moi drodzy, to jest dużo. Rolek już magazyn. Nie, to już bym się machnął z tym. Więc nie możemy. Magazyn plastikowy tutaj widzę, chcą rzeczy. Targuj się. 900. Może kupimy nawet dwie maszyny dzisiaj. Zobaczymy. 800. 760, przyjacielu. Patrz jak schodzę ci z sen. 699 nawet zrobię. Dobrze, uwzględniam to co piszesz, ale chcę więcej. Zgodzili się na 650. Okej. To wam od razu to daję. Trzymajcie. Miło było, że się zgodziliście od razu. Dobra, kolejne targi, nocne targi. 700. Aha, o 1 dolar podwyższyli. Wiecie co zrobimy, nie? Zejdziemy o 1 dolar. No nagle można skoczyć do góry. 650. 630. Dobra. Teraz zobaczymy ile ci dadzą. Za stosunkowo mniejszą ilość oczywiście. 650. O. Aha, już się nie możecie targować. No nic, no oni dali więcej, no co ja wam poradzę. Ale zaakceptuję tą ofertę też, bo mnie stać. Metal. Ten metal, z tym metalem to ja mam problem, bo tu metalowa rura.
Oni to chcą, w ogóle sztabka metalu. Ciekawe, czy metalowa rura wychodzi z tamtej tej, czy jest sztabka metalu. Tu chcą w ogóle. Dobra, mam inny pomysł. Kupimy maszyny teraz. Dla fabryki to nie. Kontrakty też nie. Sklep. No tak, to tu był. Ulepszenia. Nie. Maszyny. Zostawmy to. Maszyna do prasowania papier to mamy. Plastiku mamy. Do metalu potrzebujemy najbardziej. Właśnie to kupimy sobie. Do wytapiania metalu. Za 2600 dosłownie. I 2600 nam zostało. Będzie nas stać na coś. Ale... zobaczmy, co będzie nam oferowała ta maszyna w momencie do przetapiania drugiego. Bez buduj. Na razie ją tak postawimy. Sztabka metalu, rozumiem. Nadal jest brak miejsca. Czy ja mogę to od razu tutaj coś wrzucać? Ej, bierze. Dobra. Okej, okay, można to robić w taki sposób. 24 kg. Spoko. Bo w takim razie zrobimy sobie fajną sytuację. Pyk. Czyli one nie muszą tak naprawdę stać razem, być połączone. Mogą, ale nie muszą. Wszystko jasne. Myślę, że w takim bądź razie zaraz zarobimy na kolejną. Maszynę. Zresztą i tak nas będzie stać, ale myślę, że... to uczynimy już w kolejnym odcinku. Tutaj sobie tylko zapakuję tego to wszystko, co tu widzę. Zobaczymy, ile mamy. 57. Mało nawet. Także co? Słyszymy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło i do następnego.